Cześć, witajcie w moim nowym studiu. Mi się bardzo podoba, nie wiem jak wam, napiszcie w komentarzach. Dziś jest pierwsza niedziela Adwentu, czyli zapalamy pierwszą świeczkę. O czym to my dzisiaj mówimy? A, Jezus jest prawdą. Co to znaczy, że Pan Jezus jest prawdą? Pan Jezus mówi prawdę. To znaczy, że Pan Jezus nigdy nie kłamie. To znaczy, że w Bożym Słowie znajdujemy słowa prawdziwe. Pan Jezus powiedział w Ewangelii Jana: ja jestem drogą, prawdą i życiem. Więc oprócz tego, że kiedy był tutaj na ziemi, mówił prawdę, to sam też był prawdą. To znaczy, że Pan Jezus nie kłamie. Dzisiejszy świat jest bardzo zróżnicowany, pokazuje różne prawdy. Kiedy nie wiesz, co jest tą właściwą prawdą, to patrz zawsze na Pana Jezusa. On jest prawdą. Były swego czasu takie opaski na rękę z napisem What would Jesus do, czyli co zrobiłby Jezus. Te opaski miały przypominać nam o tym, żeby właśnie w takich momentach, kiedy nie wiem, jak się zachować, nie wiem, co zrobić, patrzeć na Pana Jezusa, który jest prawdą. Życzę wam wszystkiego dobrego i szukania tej prawdy każdego dnia właśnie w Panu Jezusie Chrystusie. Jak co tydzień zapraszam was na temat dnia. Halo, halo, dzień dobry Samuelu, dzień dobry drodzy widzowie. Dziś łączę się z wami z pewnej szkoły, gdzie dzieci uczą się o prawdzie. Właśnie otrzymały od swojej nauczycielki pewne zadanie. Ciekawa jestem, jak wy sobie z nim poradzicie. Posłuchajcie zdań i powiedzcie, które z nich to prawda, a które fałsz. Jesteście gotowi? To uwaga, zaczynamy. 5 dodać 2 to 7. Mama zawsze jest starsza od córki. Słońce zawsze świeci w nocy. Wigilia zaczyna okres Bożego Narodzenia. Zima zawsze jest po wiośnie. Program, który oglądacie, to Szkółko Wieści. Niektóre z tych zdań są prawdą, a inne nie. Potrafiliście je rozpoznać? Zastanówmy się, co to w zasadzie jest ta prawda? Zerkam do słownika i czytam. Prawda to stwierdzenie faktu, który miał miejsce w rzeczywistości, czyli naprawdę się wydarzył. Przenieśmy się teraz w zupełnie inne miejsce i w zupełnie inny czas. Uwaga! Jesteśmy w Nazarecie, mieście, w którym wychował się Jezus. Mistrz właśnie przybył do swojej małej ojczyzny, aby nauczać. Zobaczmy, co się wydarzy. Idźcie, aresztujcie tego człowieka, rozkazali żołnierzom przywódcy religijni. Zaczęli szukać i znaleźli go otoczonego tłumem. Chwilę słuchali tego, co mówił, a potem wrócili do swoich przełożonych. Dlaczego nie przyprowadziliście go? Pytali rozgniewani przywódcy. Bo jeszcze nikt nie mówił tak jak on, odpowiedzieli. Kim jest ten cudowny mówca? Ten cudowny mówca to Jezus, syn cieśli Józefa. Wspaniały nauczyciel, głoszący
prawdę. Jezus, dokądkolwiek poszedł, ludzie zbierali się tłumnie, by go słuchać. On zawsze głosił prawdę. Dlaczego? Bo Pan Jezus sam jest prawdą. Sam o sobie Pan Jezus powiedział: ja jestem droga, prawda i życie. Nikt nie przychodzi do Ojca tylko przeze mnie. Teraz do Nazaretu Jezus również przyszedł po to, aby nauczać prawdy. Prawdy o tym, jak przyjść do Boga. Czy ważne jest, by ludzie usłyszeli tę prawdę? Zastanówcie się nad tym pytaniem. Wyobraźcie sobie, że pytacie kogoś o drogę. Na przykład, jak dojść do lodziarni? Ktoś mówi wam, że musicie pójść w prawo. Więc idziecie. Nie znacie tego miasta. Wierzycie, że ktoś powiedział wam dobrze. Ale idziecie, idziecie, idziecie i okazuje się, że żadnej lodziarni tam nie ma. Pytacie ponownie, a ktoś inny mówi wam: nie, mieliście iść zupełnie inną drogą. Tam na początku trzeba było skręcić w lewo. Ktoś, kto poinstruował was pierwszy, powiedział wam nieprawdę. Wskazał wam niewłaściwą drogę. Musieliście wrócić do miejsca, z którego wyruszyliście i skręcić w lewo, aby faktycznie odnaleźć upragnioną lodziarnię. Czy byliście szczęśliwi, że musieliście pokonać niepotrzebną drogę? Zapewne nie. Ale gdyby spotkany przechodzień powiedział wam prawdę, mogliście sobie zaoszczędzić tego trudu. Właśnie dlatego ważne jest, żeby ludzie mówili prawdę. Ważne jest też, żeby ludzie słyszeli prawdę. Prawdę o tym, jak przyjść do Boga. Tu w Nazarecie Pan Jezus również mówił prawdę, bo Pan Jezus sam jest prawdą. Niestety, reakcje ludzi nie były takie, jakich Pan Jezus się spodziewał. Ludzie zareagowali gniewem. Oj, nie podobały im się słowa Pana Jezusa. Prawda, którą usłyszeli, była dla nich bardzo niewygodna. Wielu ludzi nie chce słyszeć prawdy o swoich grzechach. Tak, jak nie chcieli słyszeć tego ludzie z Nazaretu. Wielu ludzi nie chce słuchać o swoich winach, o tym, że potrzebują zbawienia. Jaka jest prawda o grzechu? Popatrzcie. Mamy trzy grzechy. Zabójstwo, kłamstwo i nieposłuszeństwo wobec rodziców. Jak myślicie, który z tych grzechów jest najgorszy? Większość ludzi powiedziałaby, że zabójstwo. Czy to prawda? Nie, bo nie ma grzechów mniejszych i większych. Wszystkie są dla Boga równie obrzydliwe i zasługują na karę. Nie bądź podobny do mieszkańców Nazaretu. Słuchaj słów Pana Jezusa, bo one są prawdą. Nazaretanom nie podobała się prawda o ich grzechach. Znienawidzili Jezusa, który jest prawdą. Wypchnęli Pana Jezusa z synagogi i wyprowadzili Go na szczyt góry. Chcieli Go zepchnąć w dół, okaleczyć, nawet zabić. Jaka straszna reakcja na prawdę. A jakiej reakcji oczekuje Bóg? On chce,
byś słuchał Jego słów, bo one są prawdą. Bądź im posłuszny, a wtedy Twoje życie ulegnie zmianie. Pan Jezus spokojnie przeszedł przez środek rozgniewanego tłumu i odszedł z Nazaretu. Poszedł dalej głosić prawdę, bo Pan Jezus jest prawdą. Ludzie z Nazaretu odrzucili prawdę, czyli Pana Jezusa. A jak Ty postąpisz? Czy rozumiejąc prawdę o swoich grzechach, jesteś gotów prosić Boga o przebaczenie? Możesz to zrobić dziś, przez modlitwę. Zachęcam Cię do tego. A ja oddaję już głos do studia Samuelowi. W czasie Adwentu kącik misyjny wymieniamy na coś nowego. Posłuchajcie historii. Dzień dobry, witajcie. Rozpoczęliśmy Adwent, szczególny czas w roku. Posłuchajcie więc pewnej historii. Znowu idzie ta czarownica. Stara kobieta wsparta na kiju, która przechodziła obok nich, usłyszała tylko jedno słowo. Czarownica. Prędko jakby uciekając poszła dalej. Widziałeś, jak spuściła głowę? Zapytał Alfred. Zosia, jego siostra, przytaknęła. Stara kobieta wyglądała naprawdę okropnie. Twarz miała zniekształconą, powieki zaczerwienione. Nawet dorośli patrzyli na nią z przerażeniem. Następnego dnia Zosia i Alfred z osłupieniem słuchali w szkole, jak nauczycielka zaczęła mówić o czarownicy. Powiedziała, że w ich wsi mieszka stara kobieta, pożałowania godna, która wskutek ciężkich doświadczeń straciła dom, męża i dzieci. Okręt, którym płynęła, utonął. I wówczas jej twarz została tak bardzo zniekształcona. Uratowała się, ale jest biedna, osamotniona i chora. Tutaj w ich wsi znalazła przytułek. Ale co myślicie o dzieciach, które wołają za nią czarownica? Zosiu, powiedział zmieszany Alfred, kiedy wracali ze szkoły do domu. Ja myślę, Zosia również z zakłopotaniem powiedziała, ja też myślę, to chodziło o nas. Musimy to naprawić, musimy coś zrobić, ale co? Był to właśnie czas przygotowań adwentowych. Dzieci poszły do lasu, narwały świeżych zielonych gałązek, za swoje oszczędności kupiły 4 świece i poszły z tym do staruszki. W pierwszą adwentową niedzielę sypał śnieg. Wiał zimny wiatr, kiedy dzieci zapalały przed małym domkiem pierwszą ze świec. Cicho wchodziły po stromych schodach i nieśmiało zapukały do drzwi. Usłyszały drepczące kroki, przekręcanie klucza w zamku i nagle otworzyły się drzwi. Ciemna postać wynurzyła się z pokoiku. Na widok dzieci zapalonej świecy adwentowej na zielonych gałązkach stanęła jak wryta. Światło? Dla czarownicy? Wyszeptała. Historia ta prędko rozniosła się po całej wsi. Ze wszystkich stron przynoszono teraz staruszce podarunki i okazywano jej dużo miłości. Święta godowe spędziła staruszka u rodziców Zosi i Alfreda. Dzieci miały okazję wynagrodzić jej wyrządzoną krzywdę. Staruszka któregoś dnia, uśmiechając się, powiedziała: teraz czarownica jest w gościnie u Jasia i Małgosi. Ciekawe, co z okazji Adwentu w polecajce. Nasi drodzy kochani, zbliża się Adwent i dużymi krokami chcieliśmy polecić pewną pozycję, którą sami dzisiaj odkryliśmy w księgarni Warto. I
Jest to ciekawa rzecz, bo tak naprawdę zachęca do takiego podróżowania przez Biblię, przez cały Adwent, dla całej rodziny. I piękna sprawa, bo zachęca nas do tak naprawdę nie pisania listów na Grenlandię, ale do pisania listów do Pana Boga, do zwrócenia uwagi na Tego, który jest dawcą wszystkiego, do wdzięczności, do miłości, żebyśmy potrafili w ten czas Adwentu właśnie skupić się jako całe rodziny wokół Bożego Słowa i żeby to Boże Słowo nas zachęcało do właśnie do tego, co jest najważniejsze w naszym życiu. Polecamy Wam książkę Dominiki Stanicki-Strzembosz, Listy do Betlejem, którą można nabyć w księgarni Warto w Cieszynie, Wyższa Brama 29. Adwencie będą super kąciki kreatywne, bo zaczynamy przygotowywać się do Bożego Narodzenia. Cześć, witajcie. Właśnie zaczynamy Adwent, więc chcemy zrobić jadalne świeczki. Potrzebne są do zrobienia tego rozpuszczona czekolada, pierniki, rurki z czekoladą i migdały. Dobrze, zaczynajmy. Okej, do dzieła. Bierzemy piernika, bierzemy rurkę z czekoladą, moczymy ją w rozpuszczonej czekoladzie i wkładamy do dziurki, której mamy w pierniku. Teraz bierzemy jednego migdała, także moczymy w czekoladzie i dajemy go na szczyt rurki. I tak wychodzi nam piękna czekoladowa świeczka. No i to chyba koniec. Stop, stop, Samuelu. Mamy jeszcze kilka informacji z ostatniej chwili. Dostaliśmy właśnie zdjęcia wieńca adwentowego zrobione przez Nilsa z parafii w Nowym Sączu. Jeśli w ostatnim tygodniu nie zdążyliście zrobić swoich wieńców, zainspirujcie się jego wieńcem i do dzieła. Mamy też drugą informację z ostatniej chwili. Od dziś na Facebooku Centrum Misji Ewangelizacji oraz w Waszych parafiach czeka na Was wirtualny kalendarz adwentowy. Koniecznie z niego korzystajcie. A teraz możesz już kontynuować. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę, subskrypcję i pamiętajcie, żeby w komentarzach napisać, czy podoba Wam się moje nowe studio. A i jeszcze nasz klub Brawl Stars. Kółko, spacja, wieści. Szukajcie. No i do zobaczenia za tydzień. Cześć!